Pani Haniu, nie mieliśmy okazji rozmawiać. Jeszcze nigdy. Tak, a zwłaszcza jak pani wróciła do pracy, chciałbym się dowiedzieć, czy to była duża trauma po takim długim okresie niebytności w telewizji? Nie, to w ogóle nie była trauma. Powiem szczerze, to była olbrzymia radość, bo wróciłam do miejsca, które bardzo dobrze znam i do ludzi, których znam. Także w redakcji Panoramy spotkałam się z ludźmi, z którymi wcześniej pracowałam w Wiadomościach, a jeszcze lata temu mijałam się gdzieś tam na korytarzu pracując w Teleekspresie. Strasznie fajny zespół, który mnie ogromnie miło przywitał, z którym mi się, jeszcze raz powiem, świetnie pracuje. Także traumy nie było. Traumą była pewnie był powrót na wizję, bo jednak kilka lat przerwy robi swoje, także tych pierwszych kilka dyżurów to trochę tam ręce się trzęsły i nogi, kości stukały w nogach, ale już jestem chyba z powrotem u siebie. Ale z jakiego powodu? Myślę, że to jest kwestia przerwy, tak? Przez kilka lat jednak tego nie robiłam, to znaczy kompletnie nie sprawiło mi problemu, nie sprawił mi problemu powrót do newsroomu, tak? Do jakby pracy w newsroomie, do współwydawania programu newsowego, do szukania newsu. To jest coś, co ja uwielbiam i z czego nie do końca wypadłam, bo przez lata jakby żyłam tak, jak żyłam przez x-naście lat wcześniej, tak? Czyli moje poranki i tak się zawsze rozpoczynały od przeglądu internetu, tak? I newsów. Natomiast no, przerwa w występowaniu przed kamerą wymagała pewnego oswojenia. No tak, ale praca w telewizji to jest jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina. Zapomina. No, podobno, ale to już widzowie muszą na ten temat się wypowiedzieć. Ale bądźmy szczerzy i ogarnijmy całkowicie tę sytuację, ponieważ też były różne komentarze na temat powrotu pani do telewizji, bo wyciekły jakieś informacje na przykład na temat pani Garzy. Temat mojego. Ja mam, za każdym razem wyciekają informacje na temat mojej garzy kolegów. Niektóre są kompletnie od czapy. Właściwie chyba wszystkie są kompletnie od czapy, także no, co ja mogę powiedzieć? No, ludzie są pewnie, ludzi interesuje, tak? Wszystko to, co jest częścią pracy ludzi mediów, więc w oczywisty sposób się spekuluje, bo te informacje się sprzedają, tak? Na czołówkach gazet, na portalach.